Cześć, mi się pysie z tej strony Dudes, a to oczywiście jest Fable 3 i jak zwykle na początku chciałam wam przypomnieć, naprawdę chciałam wam przypomnieć, co robiliśmy w ostatnim odcinku, ale za cholerę jak zwykle nie pamiętam. To smutne jest, że to jest chyba jedyna seria, w której ja nie pamiętam, co robiłam w ostatnim odcinku. O, kopnąłam kurę, kopię się Widziałam tylko, jak wchodziłam do gry, że musimy pomóc ludziom z Brightwool, aby uzyskać ich You poparcie, żeby need more wysłali followers. Try influencing people. jedzenie do obozu mieszkańców. A żeby to zrobić, będziemy się musieli chyba pobawić w kurczaka. Jep, a dokładnie tak. Nie, nie chcę, bo i tak jestem przecież w Brightwool, więc whatever. Okej, ciśniemy do kurczaków w takim razie. Nie lubię tej misji, po prostu nienawidzę tej misji z kurczakami. Anyway, wydaje mi się, że teraz już chyba sobie przypomniałam w ostatniej misji. Chcę kopnąć kurczaka. Chodź tu. Wahaha! Że w ostatniej misji byliśmy w obozie najemników. Jep, na pewno byliśmy w obozie najemników. Teraz sobie przypominam, bo po raz pierwszy nie zginąłem w tej misji ani razu. Oh, this is terrible. Somehow, right, you'll need this. Contrary to what most. I teraz jest. Ja. You might have a look in the sanctuary God. shop. O, I'm mamy quite prezent. certain. When someone has given you a gift, I will keep it for you here until you wish to unwrap it. I shan't peek, I promise. Okej, dostaliśmy chatę myśliwską. You have Za chwilę wam several ją new pokażę. suits. Those will make dressing easy. No You're kolej. dressed as a chicken. What are you planning to do dressed as a chicken? Dobre pytanie, Jasper. People Co ja think robię w stroju chickens are kurczaka? very, very crafty. They won't fall for any of that. Come here, chicken. Och, teraz mnie do chaty myśliwskiej przeniesie. A rather special Ła. gift has. Dobra, pokażę wam najpierw tą chatę myśliwską. Tylko. Albo w ciul nie pokażę. Jebać chatę myśliwską. Jakie to jest straszne, ja pieprzę. Co one teraz pójdą za mną? Chyba pójdą, nie? Well done. Their reign of terror is over before it Idą. began. All right, see if you can find some more. Swoją drogą dziwny sposób zwabiania kurczaków. Cholera, nie spojrzałam na zegarek. Dziwny sposób zwabiania kurczaków. Kurczaków. Po prostu. A, widzę was. How creepy is this? Kurwa, widzieliście mu taką. A, moja głowa znajduje się w dziobie. God, straszne. Biegnij, kurczaku. Nie pamiętam, gdzie były trzecie kurczaki. Czy ja widziałam tam jakiś list po drodze, czy mi się wydawało? Terrific! We're gaining the initiative. Tu. Go on. Yep. My dear Bernard, one of these days the chicken Kurczęcy god Bóg is going stąpi to na come ziemię. down No, from the celestial no coop in shit. the sky and peck out your eyes. So there. Yours sincerely, Arthur. Oto. Urocze. Pardon. To mój telefon. Jesteście kurczaki. Nie, tu was nie ma. Psie, ty nie goń swojego ogona, proszę, tylko znajdź mi kurczaki. Powinieneś mi pomagać, mój drogi. Podejrzewam, że są gdzieś na rynku, jak to niewychowane kurczaki. Na niewychowane kurczaki przystało. Ha, 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 to udzia. Jak one odskoczyły. Ach, bo ja jestem kogutem, a to są kury. A one pewnie są w okresie godowym, czy tam w rui, jak się to nazywa. Nie, ruje są chyba u lwów. Nie wiem. God, rozwodzę się nad życiem płciowym kurczaków.
Jakie to jest smutne. That's all of them. At last, the town can rest easy. Oh, Bernard, you've got to lock them up again. This isn't right. They deserve to be free. To tylko kurczaki. You're always on about the chickens and their freedom. You know what I think? I think it was you let them out. You're right. I admit it. I couldn't live with myself any longer being complicit in this chicken oppression. Gięcie, ptaki. But they might have destroyed the entire... Nie, kurczaki nie mogły zniszczyć całego świata. We have to kill them all. You bastard! You murderer! Look, you're either with me or you're one of them. Which is it? Ups. Ty jednak jesteś zagrożeniem dla wszystkiego, co przyzwoite i racjonalne. Urocze. This should be more than enough to convince this little hamlet to send aid to the dweller. With you, Bernard. I believe Samuel awaits you at the town gates to express that very sentiment. Zaraz pójdziemy do Samuela, ale pozwól, że się najpierw przebiorę. Ponieważ nie będę kurczakiem. Nie będę kurczakiem. Dlaczego to wszystko musi zostawać na głowie i muszę to osobno ściągać? Jakie to jest nieprzemyślane. Permit me to say that you look rather impressive. Wyglądam imponująco, słyszeliście? Słyszeliście? Okej, to ciśniemy do Bernarda, tak? Nie, Samuela, sorry. God, skąd mi się wziął ten Bernard? Okej. Esteemed citizens of Brightwall, today we demonstrate the generous nature of our fair town. For too long have our mountain neighbors suffered in silence, and now we extend a helping hand. But this effort would not have been possible without the courage and determination of one woman, the daughter of the old hero king. From this day, we shall know you as the hero of Brightwall. Before you leave, we ask of you one favor. As we pledge ourselves to you, so we hope you will pledge to return Brightwall to its former glory and reopen the academy which your father founded. Yep, nie mam wyboru. I will. No, akademia akurat otworzyła. Very good. I expected nothing less from you. These volunteers shall carry the supplies to the dweller camp. They may have them with our blessing. I hope you will return one day. Not just as our hero, but as our queen. Da. Czy tam leciała kura? Czy tam leciała kura w powietrzu? Nie. To pewnie kapelusz, który wygląda jak kura. Dobra, to skoczymy na drogę do władzy. O, drogę do władzy tu. Zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Ostatnio chyba brakowało mi na coś. Ale kurczę, na co? Czekajcie. Nie, czar wstrząs, nie chciałam tego. Test miłosne, whatever. Pak rodziny nie będę zakładać. Aha, tam ciasto, dobra. A broń strzelecka, magia. Dobra, a broń strzelecka też. Widzę, że chyba wystarczy na obydwa. I ja też się cieszę twoim szczęściem.
Okej. Boże, jak ona dziwne miny robi. Sorry, że to mówię, ale tak jest. Ładnie wygląda ten pistolecik. Spadamy stąd. A teraz musimy wrócić do Sabina chyba, prawda? Ale się przeniesiemy tam. Chata myśliwska. Pokażę wam tą chatę myśliwską. Od Lionhead. Bardzo ładna jest. Szkoda tylko, że nie idzie jej wynająć, bo i tak nie będę z niej korzystać. A ja mogę tam wejść? Czy oni mnie zaatakują? Okej. Okej, zmiana planów, Dlaczego mamy komisję główną ustaloną dzień na wyścigu kurczaków? Przecież ja je pozabijałam. Więc jakim cudem mogę być na wyścigach kurczaków? Oh well, ta gra nie przestaje mnie zaskakiwać. Wiedziałam, że gdzieś zeskoczą. Uję moje dzikie węże. She's bloody setting things on fire! Oh, go and stick your skin, goopy wilku. Don't worry, just a scratch. Shake it off. No chodźcie tu teraz, no co? Can't get. Teraz już nie chcecie tu przyjść. Tak, wy mnie nie lubicie, bo ja wam zabiłam tego kapitana waszego. Gin. Dobra, gdzie mam iść? O, tędy. Tam widzę już przyjaciół przyjacielskie wilczki, chciałam powiedzieć. Cześć. Ach, myślałam, że mój pies jest wilkiem. A jednak nie. Umrzyj. No. Wilki nie żyją tak długo przecież. Gdzie jest moja chatka? Tędy? A czemu ja myślałam, że prosto? No ja walę, fatacha cała. Czuję się jak w Zmierzchu. No dobra, nie jak w Zmierzchu, tam przynajmniej one były większe i ładniejsze i włochate. Chociaż ich legenda i tak była słaba. Zresztą cały Zmierzch był słaby. Whatever! Harry Potter forever. Słyszeliście, że Rowling pisze w ogóle nową nowelę? Dla dorosłych oczywiście, ale pisze. Może być ciekawa. Ale dobrze, że... Nie, dobrze, że to nie będzie kontynuacja tego. A, Pottera, bo to by było... Oj, to by było strasznie słabe. Chodź tu, wilku. Tu jestem. Padł. Okej, tu będzie moja chatka śliczna za chwileczkę. No jest ładna, tylko... Kurczę, szkoda, że w takich... mrozach... dziwnych. Ja nie lubię zimy ogólnie rzecz biorąc. Bardzo lubię jesień na przykład i lato. Ale szczególnie jesień. Our hero returns, bringing good tidings. And supper. Głaz. Co jest głaz? How do you, Oh, well, I never thought you'd actually get it, tell you the truth. Boulder. We've been blessed, my friends. We have made an alliance that has already brought us life.
One day it will bring us much more. To się jeszcze okaże. We require but one more offering before we fight at your side. Border. Promise to restore these mountains to their full glory and to protect our right to dwell in them, and promise you will bring nothing but the fiercest justice upon Logan's head. I promise. Then may we be carried into the castle by the dark storms of fury. We'll have to wait a little longer for that. It's still just us against a whole army. We need to recruit more people. I was afraid you'd come over all logical and sensible. Well, you have brought us a feast, and we are free to hunt again. We'll just keep on eating and drinking till you're good and ready. Right, Balder? He couldn't be happier. Mniejszym obiecuję odbudować krainę Mistpeak Hills i zwrócić ją mieszkańcom. Będzie trudne, no ale dobrze, przemyślimy to. Chociaż ja lubię Sabina, więc może... może nie będzie tak źle, ale ja nie lubię łamać tych obietnic. Zwłaszcza jak coś podpisuję, to nie jest fajne. Pierwszy i ostatni raz przechodzę tak tą grę. You have made an important ally today. The revolution cannot hope to succeed without fighters such as Sabine and his people on your side. You have the beginnings of an army now. Okej, co my tu mamy? Gesty błazna. Barwniki niepotrzebne, kowal niepotrzebny, pieczenie ciasta. Jak najbardziej chcemy. Ostatnio się kłóciliście, co jest lepsze, czy pieczenie ciast, czy lutnia. Burza lodowa też mnie nie jara, sorry. Nie lubię burzy lodowej, jest słaba. Bardzo słaba. Znaczy, może nie słaba, przynajmniej ja jej nie lubię. I couldn't be prouder of what you've accomplished here, but there is still much for us to do, and I know just where to find our next allies. I'll meet you at the station in Mistpeak when you're ready. The revolution is just getting started. Dzisiaj nie będziemy się udawać jeszcze na tam na do Mistpeak, bo prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy zdążymy kolejną misję jeszcze w tym odcinku zrobić, dlatego może zajmiemy się najpierw kurczakami. Tak. Jak już bawić się z kurczakami, to na całego. Chociaż nie są one jakieś specjalnie atrakcyjne, prawdę mówiąc. Jako misja poboczna oczywiście. Bywały naprawdę lepsze. Zresztą sami zobaczycie. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę ja rzadko kiedy wykonuję misje poboczne w jakiejkolwiek grze, a w tej grze naprawdę aż chce mi się je wykonywać. But I don't blame you. He would have done it whether you said so or not. We split up over that. Rozstali się. Is it right for a man like that who butchers innocent animals? Actually, I think it is butcher. Anyway, I'm better off now. And I got myself some new birds. Not fancy purebreds, mind you. I went down to the local chicken shelter and rescued some poor dears down on their luck. Oh, the world's been horrible to them. W ogóle słuchajcie, śmieszna historia, bo ona mówi, że gdzieś tam znalazła jakiś ptaki. I tak sobie przypomniałam, że wczoraj u nas w szkole biegał psiak, taki mały kundelek, ale był naprawdę słodki, naprawdę uroczy psiak. No i on biegał sobie po tej szkole, ile razy ktoś go wyprowadzał, no to on i tak wracał. W końcu on tam nie chciał wyjść z jakiejś klasy. No i ktoś woźny. Oj, nie. Najpierw klucz. No i woźny zadzwonił do schroniska. No i przyjechali. Kurczę.
Przyjechali ludzie ze schroniska i go zabrali. I dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jeśli nie zgłosi się żaden właściciel tego psa, to on zostanie za 2 tygodnie uśpiony. Pierzasty mściciel, jak to brzmi. Timmy dwa skrzydła. I siedzieliśmy sobie dzisiaj... Pan Gdakuś. Siedzieliśmy sobie dzisiaj właśnie na angielskim. Stwierdziliśmy, że może zaadoptujemy tego pieska i to będzie taki nasz... taka nasza szkolna maskotka. Dobra, zaufam temu mścicielowi. Rozpocznij wyścigi. Chłopie, postaraj się, bo jak nie, to przegram przez ciebie 200 czegoś. Well done, Mr. Cluckles, taken the lead effortlessly. You have not seen chicken racing until you've been to Foul Downs. And if you have, please let us know. We've got a patent pending on the whole chicken track thing. The Colonel is dead last, oh dear. Avenger takes first no, kurde. Place, which is a good showing comparatively. Dobra, kura. I seem to have misplaced my keys. Oh, sorry to shout that out loud. When I'm commentating, it's hard to snap out of that. But if you find a set, please let me know. Yes, I'm on a hot streak. I'm gonna buy me some new shoes. Ja pierwsze kurczaki na podium. How sad is this? Dobra, postawiliśmy na kurczaki. A zobaczymy, co tam się dzieje na mapie. Kurczę, nie chcę zaczynać tej misji. Wstępna misja 4. Gnomy są genialne. Zaginione dziecko, zwyczaje najemników. Chata myśliwska. Nie. Nie, nie. No dobra. No dobra, to będę musiała... O, to będę musiała jeszcze raz od początku tego... pieprzonego obozu najemników iść do... fucking shit. Biegnij. Dobra, pobawimy się po prostu dzisiaj tymi pobocznymi misjami, żeby na później one były z głowy. A w przyszłym odcinku do kolejki Mistpeak sobie zajrzymy. Gdzie? Ja nie pamiętam, gdzie ta chatka w ogóle jest. Znowu będą wilki? Nie? Ło! Nie było wilków. Skrypty się nie wczytały. Co się stało? Co się stało? Aż jestem... Tu też nie ma? Co, umarły? Zabiła ich cholera? Jestem w ciężkim szoku. Patrzcie, tam też nie ma żadnych. Okej. Wiem, pies szczeka, na pewno coś znalazł. A, widzicie, bo ja wtedy poszłam do Mistpeak. Ble, do wioski mieszkańców, co ja pieprzę. To już tu. Co jest tu? A, wilki. Okej. Tu są wilki. A, patrzcie, podpalają się od siebie. Ło! Mój pies go zagryzł, widzieliście? Ale jazda. No skąd ty się bierzesz? Gdzie tu? No gdzie, piesku? Gdzie jest miejsce do kopania? Nie wiem, ale tu jest skarpa 5x5 akurat. Mam nadzieję, że jest tam coś sensownego. Mikstura. Czad. Myślałam o czymś bardziej przydatnym. Wilczek. Aż 2. Co ci się stało?
wisisz w powietrzu. To smutne. No, proszę bardzo, najlepsza mikstura, jaka tylko może być. I tu nie potrzebowałam 5 kluczy. Agresja. Kto ustala te dziwne wartości przedmiotów w grze? Powiedzcie, że to już tu. Tak, to już tu. Zabici wieśniacy 6. Oj, biedni wieśniacy. Przepraszam was, wieśniacy. Widzicie, nie da się tego wynająć, niestety. Niestety. Bardzo ładny swoją drogą jest ten domek. Chatka myśliwska jest skarb. Anna. To mieszkańca Aurory. Karwasze, kapelusz, tunika, spodnie, pantofle, karwasze, kapelusz, gorset, spódnica, bokser, spok. A tu chyba właśnie da się kopać. O, jest tu coś? O! No proszę. O tym nie wiedziałam. Rzadki gagat. Słyszałam o takim klejnocie agat, ale o gagacie jeszcze w życiu. No cóż. No piesku, gdzie to kopanie? Chodź tu, psie. Spoko. No biegnę za tobą. Tu? A, tu. Co tam mamy? Ja pierwsze, dla takich badziewi nie warto się zatrzymywać. Lista misji. Gnomy są genialne. Bardzo niezwykłej paczki. Nie, dobra. Dobra, nie. Dobra, w takim razie na dzisiaj to wszystko. Nie będziemy przedłużać, bo chyba już i tak wyszło ponad pół godziny. Tak mi się wydaje. Jakbym nie miała jeszcze tego na twarzy, to by było fajnie. Okej, zajdę sobie stąd. Chciałam tak majestatycznie zakończyć, wiecie, w takich... O, w takim jakby tam czymś. W takiej mistycznej aurze. Cokolwiek. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Fable 3. Trzymajcie się. Cześć.